Siema, dzisiaj sobie pograłem w nową giereczkę. Giereczka się nazywa The Cycle Frontier. Gra jest zrobiona na wzór Tarkowa, tyle że jest dużo łatwiejsza. Tutaj mamy na początku tutorial i musimy zrobić jakąś misję. Pyk. Ogólnie. A to później powiem, jak to wygląda. Dobra, najpierw zrobimy sobie tą misję. Musimy tam iść. Tutaj mamy jakieś bronie początkowe. Oczywiście tych broni nie będziemy mieli później. Są jakieś giga fajne bronie, chyba tylko na start. O, tu jest potrzebny jakiś kluczyk. A wymaganego przedmiotu karta ze szkieletem, okej. Czyli karty nie mamy, żeby tutaj wejść. Czy tu jest jakiś lucik gdzieś? Chyba nie. A, ja muszę te mobki zabić prawdopodobnie. Pyk, jeden. No i drugi. Dobra, mamy to. Tutaj chyba na tutorialu nie spotkamy żadnych graczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Pytanie, jaki mamy teraz cel? Czy się ewakuować? Wyciągnij skaner, by szukać minerałów. Dobra, mamy tutaj skaner, pyk. Skanujemy sobie i tutaj mamy jakieś minerały. Rozumiem, że będę musiał je pewnie wykopać. Dobra, jeszcze jeden skan. Tutaj mamy minerały. O, jakiś mobek. Dobra. Dobra, tutaj mamy minerały. Teraz, żeby to wykopać, potrzebuję kilofa. Pyk. I sobie kopiemy. Pyk. Dobra, mamy jedną sztukę, drugą sztukę. Jeszcze jedna sztuka powinna być, bo... O, właśnie, jak podniosę wszystko, to się tak fajnie rozwala. Otwórz ekwipunek, pyk. Mamy tutaj. Możemy sobie to schować. Bo ogólnie jak umieramy, to tracimy wszystko tutaj, co mamy. A w bezpiecznych kieszonkach... To, co mamy w bezpiecznych kieszonkach, to nam przetrwa. Dobra, czyli idziemy do ewakuacji. Git. Tutaj sobie jeszcze jakieś mobki po prawej, ale ja ich nie będę zabijał. Bo musimy się ewakuować. Tak? Tutaj. Trzeba kliknąć, żeby statek przyleciał. Tak? A, tam trzeba kliknąć, okej. Okay. Czy on sam przyleci? Aż kurde nie pamiętam, jak to było. Ja grałem tutaj w becie. Tę gierkę. Dobra, jestem na miejscu ewakuacji. Kurde, jakiś mobek. Ale z tego co widzę, to na pewno będę musiał gierkę ściszyć lekko. Ale to się długo przeładowuje strasznie. A dobra, i naciśnij Y. Pyk. Wzywamy statek, czekamy, wsiadamy i odlatujemy. No, także ogólnie tak wygląda rozgrywka. Dokładnie tak jak w Tarkowie, czyli bierzemy jakąś misję. Tarkowie też mają misję. Lecimy na planetę. Oczywiście tutaj spotykamy gracze, mamy PvP. Jak umrzemy, to tracimy wszystko. Jak zabijemy kogoś, to bierzemy od niego wszystko. Oczywiście kwestia tego. Kwestia też tego, ile mamy miejsca, ile. Bo nie uniesiemy wszystkich itemów, tak? Tutaj mamy wagę, tutaj mamy sloty. Jakie możemy wziąć i tak dalej. Robimy misję, ewakuujemy się. I tyle w sumie. I tak sobie robimy cały czas, żeby zdobyć jak najlepszy ekwipunek. Fioletowe itemy są chyba najlepsze. Chyba tak. Na początku będziemy albo z zielonymi, albo z szarymi. Dobra, przyleciał nasz statek. Pyk. I odlatujemy sobie. On zaraz powinien odlecieć. O, lecisz? No, i odlatujemy sobie na... do naszego hubu. Tutaj mamy informację, że symulacja samouczka zakończona, bo to był samouczek. O, ale zostały mi chyba te fioletowe itemy, zobaczymy zaraz. Tutaj możemy chłopa wybrać, ja tam nie zmieniam nic, bo... naszej postaci i tak nie widzimy, więc... średnio jest mi to potrzebne. Dobra, jesteśmy w naszym hubie. Mamy tutaj premię za logowanie. Za 14 dzień jest jakaś fioletowa broń. No i tak, i tutaj teraz musimy. Są trzy frakcje.
Musimy pójść prawdopodobnie do trzech frakcji. Będziemy musieli pójść, żeby pobrać u nich misję. I później lecieć na planetę, żeby zrobić misję. Musimy pokazać z jakimś chłopem. Pyk, właśnie. Trzy frakcje. Czyli tak, jedna jest tutaj, po lewo. Korolew. Teraz sobie zobaczymy, jakie tam mają itemki, bo każda frakcja ma inne itemki. A, nie mogę jeszcze rynku, okej. Okay. Dobra, czyli przyjmujemy misję. I mamy misję, żeby dostarczyć nikiel. Czyli to co... Nikiel chyba wzięliśmy z misji. A, ale nie mam niczego. Okej, okay. Nieważne. Dobra. Teraz idziemy do kolejnej frakcji, tam 113 metrów. No i dobra, tutaj mamy kolejną frakcję, kolejną misję, dostaniemy plecak szary. I mamy dostać arkusze tworzyw. To są jakieś tam itemki, które się zdobywa po prostu na mapie z różnych skrzynek i tak dalej. No i mamy trzecią frakcję. I tutaj dostaniemy osłonę. Zapoluj na patczaka. To są te mobki takie, które już tam biłem. No i co? I w sumie tyle. Teraz musimy polecieć chyba na planetę i po prostu porobić te questy. To jest jakiś Fortuna Pass. A, ale nie ma żadnego sezonu, okej. To nieważne w takim razie. I ta mapka się nazywa Fortuna 3. A, dobra, czyli teraz musimy wrócić jeszcze do tego chłopa, żeby nam dał startowe itemki. No bo nie mamy z czym lecieć na początku, nie? Dobra, i dostaliśmy tyle itemków, tyle, no, że są to słabe itemki. Są itemki tieru tak naprawdę pierwszego. No i oczywiście tak jak w Tarkowie, nie? Bierzemy sobie plecak, bierzemy sobie armorek, o, jakieś bronie. Pytanie jakie? Może na początku jakaś szara broń? Do tej broni jest takie ammo, więc musimy sobie znaleźć ammo do tej broni, to jest to, tak. Mamy ammo do broni, tutaj mamy leczonko. Granatów nie biorę, pancerz i skaner minerałów, bo będziemy musieli zebrać nikiel. Dobra, czyli idziemy full szaro na początku. Zrobić po prostu pierwsze misje i tyle. No, także lecimy. Tutaj mamy do wyboru dwie mapki. Poziom trudności normalny i poziom trudności trudny. Jakkolwiek to nie brzmi, ale na trudny raczej nie chcę póki co chodzić. No bo... będzie trudno, także lecimy na normalną mapkę, do boju i oczekiwanie na uruchomienie serwera. Teraz ładuje nas razem z innymi graczami na mapkę. No i będziemy konkurować o to, kto się ewakuuje i kto zrobi sobie kwieściki. Dobra, lądujemy na mapę. Trochę to wygląda jak w Ikarusie, jak ktoś grał w Ikarusa, to wie o co chodzi. Czyli spadamy sobie, pyk. Wychodzimy. Mamy nasze itemki, no i musimy zrobić misję, które mamy, nie? Lewy alt. A, czyli to jest komunikator, jakby się z kimś grało. Okej. Okay. A, T, aby mówić, dobra. I mamy czat głosowy w gierce. No i mamy zrobić misję. Kurde, jakoś się tutaj odpalało te misje, żeby je było widać. Tylko ja nie pamiętam jak. Ustawienia. Kurde, nie pamiętam jak to się robiło. Ale pamiętam, że można było jakoś ustawić, żeby te misje było widać. Dobra, czyli tak. Na pewno mam do zebrania nikiel, czyli musimy sobie zeskanować. Gdzie mamy nikiel? Tam prawdopodobnie coś będzie. Ja tu wskoczę z powrotem? Nie wskoczę. Dobra, to idziemy tędy. Cyk, cyk, cyk. O, tam coś jest. Czy ja mam broń mele? V jest mele, okej. Okay. Lepiej te mobki być z mele ogólnie, te słabe takie. O, to są patyczaki, ja muszę uwalić patyczaka. Lepiej bić je na mele, bo wtedy oczywiście nie słychać strzałów. I nikt nas tutaj nie zaskoczy prawdopodobnie, żaden gracz. Jeżeli nie będzie strzałów. Dobra, czyli mamy tak, skaner, cyk. I tutaj mamy minerały. Pytanie, czy to będzie nikiel, którego potrzebujemy. Słyszałem, jakby coś mi chodziło tutaj. Ale nie wiem.
modyfikowany nikiel, a ja chyba zwykłego potrzebuję. No, gdzie on jest? Wszystkiego jeszcze nie zebrałem, bo nie zniknęło. Ty, no gdzie to jest? Dobra, mam. Mam nikiel, chowamy sobie go tutaj. I kurde, był jeszcze jeden quest, nie pamiętam jaki. A, trzeba było coś zebrać. Tutaj mamy skrzyneczki sobie takie, bierzemy to oczywiście. O, coś jeszcze tutaj mamy. Arkusze tworzyw chyba jeszcze miałem do zebrania. Jak dobrze pamiętam. Ale nie wiem, czy uda mi się to zebrać. Dobra, ale co szukać? Prawdopodobnie. Tu mamy ewakuację. Dobra, to ja polecę w tamtą stronę po prostu. Jak się nie uda teraz zrobić tego questa z arkuszami tworzyw, to najwyżej na sam się go zrobi. To tam nie ma problemu. Coś tu chodzi. Nie wiem, czy to mobek, czy gracz. Dobra, to był gracz. Ale się przestraszyłem. Jak się przestraszyłem. Jakiś gracz się skampił, kurde. No i padłem i niestety wszystkie itemy straciłem. Ale ten nikiel mam na szczęście, który muszę oddać. Ale no, aż mi celownik tak poskoczył, tak się przestraszyłem tego chłopa. Nie spodziewałem się, że tam ktoś będzie kampił. Naprawdę. Dobra, idę oddać tego kościka. Co ja mam chyba dwa do oddania. Dobra, i tutaj dostarcz nikiel, pyk, odbierz. No, także mamy to. Teraz mamy zapoluj na patyczaki. I mamy już sklepik. I każda frakcja ma różne bronie. I żeby je oczywiście wykraftować, czy tam kupić, potrzebujemy wbić rangę tej frakcji, czyli po prostu robić u nich questy, nie? Dobra, czyli tutaj tyle. Idziemy do kolejnego chłopa. Wow, uzyskano nagrody. Okej, mamy nagrody, pyk. Od niego. Jeszcze tam chyba muszę iść. A co my tutaj mamy? Drukarka sprzętu. A, czyli tutaj z różnych zasobów możemy sobie craftować itemki. Czaje. Kurde, legendarne itemy jakieś tu można skraftować. Ale dużo tych itemów trzeba. Nie wiem, co to są za itemy. A, tam mam jeszcze jakiegoś questa teraz. Aha, udaj się do nowej kwatery. No tak, bo tutaj też mamy swoje tak jakby domki. Tutaj mamy naszą kwaterę. I tu możemy ją ulepszać. Czyli tak, mamy... Wybierz sekcję generatorów. Okej. Okay. Wybieramy generatory. I tu możemy sobie ulepszać. Odblokowuje i ulepsza nagrody w twoich skrzyniach z zapasami. Bo to działa chyba tak, że codziennie możemy sobie... Dzień albo co jakiś czas możemy sobie właśnie nagrody odbierać. Zależnie od tego, jak tutaj mamy to wszystko rozwinięte. Otwórz generator w kwaterze. Tutaj, okej. Okay. Źródła dochodu. Zbierz, pyk. No i dostaliśmy jakieś tam podstawowe itemki. I kolejne możemy za 23 godziny. No, czyli raz dziennie tak naprawdę. Tutaj możemy sobie różne rzeczy ulepszać, nie? Generatory, ekwipunek, możemy... zwiększyć nasz ekwipunek. Czy tam skrytkę. Tą skrytkę tutaj. Możemy powiększyć bezpieczne kieszenie, że będziemy mogli więcej itemów tam zapakować. W razie czego jak umrzemy, to możemy wynieść więcej itemów. A tutaj mamy co? Skraca czas modernizacji kwatery. No takie różne rzeczy. No, także to było na tyle. I do następnego.